Szanowni Państwo posłowie, kandydaci do parlamentu, Szanowni Państwo. Farmaceuci, aptekarze to grupa zawodowa, która we wszystkich rozwiniętych krajach świata stanowi drugi obok lekarzy filar systemu ochrony zdrowia. Każdy nowoczesny system zdrowotny opiera się na zintegrowanej, ścisłej współpracy lekarzy i aptekarzy. Na całym świecie rośnie rola aptek, ponieważ zorientowano się, że pacjent po pierwsze nie zawsze wymaga interwencji lekarza. Wiele jego medycznych problemów może rozwiązać aptekarz. Po drugie, w czasie przewlekłej terapii lekowej nie zawsze musi wracać na kontrolę do lekarza. Jego terapia i skuteczność z powodzeniem może być monitorowana w aptece. Taki system jest tańszy, efektywniejszy, odciąża służbę medyczną. Taki system wymaga silnej pozycji aptek, ich odpowiedniego rozmieszczenia oraz zwiększenia kompetencji aptekarzy. Takie nowoczesne systemy buduje się obecnie na całym świecie. Takie są standardy. A jak jest w Polsce? Szanowni Państwo, na ten wspaniały świat my aptekarze patrzymy jak zza krat. Nasze państwo kształci nas, owszem, inwestuje w naszą edukację miliardy złotych, ale potem jakby o nas zapomina. Nie wykorzystuje stworzonego potencjału. To niezrozumiałe w obliczu faktu, że do polskich aptek codziennie trafia blisko 2 miliony pacjentów. Obecnie polskie aptekarstwo upada, stan jest krytyczny. Indywidualni aptekarze zamykają swoje rodzinne firmy, ponieważ państwo woli promować rozwój sieci aptecznych, komercyjnych sklepów z lekami, skupionych na zysku, a nie dobru pacjenta, nie mówiąc o tworzeniu jakiegokolwiek narodowego systemu. Istnienie tych sieci powoduje wiele patologii rynku. Obecnie brakuje leków ratujących życie i zdrowie, ponieważ bardziej opłaca się je sprzedać za granicę. Sieci dla zysku maksymalizują swoje obroty, zamiast optymalizować terapię. Innymi słowy, wciskają w pacjenta niepotrzebne mu farmaceutyki. Obecnie Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem ich spożycia. Tych patologii jest znacznie więcej. Szanowni Państwo, muszę jasno podkreślić, te działania są sprzeczne z celami aptekarstwa i interesem naszych pacjentów. Chciałbym zaprezentować kilka danych i statystyk. Rynek leków w Polsce jest wart około 30 miliardów złotych. Sieci apteczne kontrolują dziś w Polsce ponad połowę tego rynku. Według danych samorządu aptekarskiego 3000 aptek indywidualnych stoi na krawędzi bankructwa. Ich upadek spowoduje automatyczny wzrost udziału sieci w rynku do 75%. Oznaczać to będzie, że Polska praktycznie straci kontrolę nad tym rynkiem. Dynamiczny rozwój sieci odbywa się mimo istniejących prawnych barier antymonopolowych zapisanych w ustawie Prawo farmaceutyczne. Zapis ustawy mówi, że jeden podmiot lub grupa powiązanych podmiotów nie może mieć więcej niż 1% aptek w województwie. Jak zatem jest możliwe, że największe sieci mają po 5% w skali kraju i chwalą się tym na swoich stronach internetowych? Kolejnym wielkim problemem dla kraju jest fakt, że największe sieci należą do podmiotów zagranicznych. I ciekawostka. Jednym z nich jest fundusz inwestycyjny Penta, zarejestrowany na Cyprze. Fundusz, który nie ujawnia pochodzenia swojego kapitału. Fundusz odsuwany w 2009 roku przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w przetargu na PZL Świdnik. Wszyscy założyciele tego funduszu to absolwenci Moskiewskiej Akademii Stosunków Międzynarodowych. Nie kryją tego. Ta firma posiada jedną z największych w Polsce sieci aptek. Szanowni Państwo, czy to jest zgodne z polską racją stanu? W zasadniczej większości krajów Unii Europejskiej własność aptek gwarantowana jest aptekarzom. Sektor farmaceutyczny jest uważany za strategiczny, nie dopuszcza się komercyjnych eksperymentów. Ten stan trwa od dziesięcioleci i nikt w Niemczech, Austrii, Francji, Włoszech, wielu innych krajach Unii Europejskiej nie zamierza go zmieniać, bo ten system jest sprawny. Poza tym ograniczenie własności aptek dla aptekarzy, osób fizycznych, skutecznie zabezpiecza apteki przed obcym przejęciem. Szanowni Państwo, w 2009 roku podczas konferencji prasowej w aptece magistra Edwarda Kaszy w Rybniku pan prezes Kaczyński bardzo precyzyjnie diagnozował problemy polskiego aptekarstwa. Wraz z diagnozą przedstawił pakiet zmian, deklarował pilną zmianę prawa. Wyleczyć polskie aptekarstwo, oczyścić z komercji i dać mu szansę na rozwój w imię budowy efektywnego i sprawnego systemu zdrowotnego. Rok później, w 2010 roku, węgierski rząd Viktora Orbana dokonał opisanych przez pana prezesa Kaczyńskiego zmian i skutecznie uzdrowił system dystrybucji leków. System potaniał, jest wydajniejszy, rząd dalej chce wspierać farmaceutyczną strukturę własności aptek. Mówią o tym węgierskie raporty. Ówczesne słowa pana prezesa zostały
zapamiętane i przez ostatnie 6 lat wracają do nas poparte węgierskim doświadczeniem, dając nam wiarę, że jeszcze będziemy należycie służyć Polsce, realizując swoje zawodowe ambicje. W zdrowych polskich aptekach, że jeszcze polskie aptekarstwo nie zginęło. Wierzymy, że będziemy brać udział w projektowaniu nowego systemu. Mamy doświadczenie, mamy know-how. Wielu naszych kolegów pracuje naukowo, zdobywa za granicą naukowe tytuły właśnie w dziedzinie wdrażania opieki farmaceutycznej, budowy nowoczesnych systemów zdrowotnych. Tym bardziej zadziwiającym jest fakt, że w powołanej niedawno w Ministerstwie Zdrowia Komisji do pracy nad wdrożeniem podstaw opieki farmaceutycznej nie ma fachowców w tej dziedzinie. Zatem również brakuje wiedzy, że zaszczepienie tego systemu w świecie zdominowanym przez komercję jest równie niemożliwe, jak otworzenie przez Polaka apteki w Niemczech czy Francji. Kończąc moje wystąpienie w imieniu Polskiego Środowiska Farmaceutycznego, zadaję pytanie. Czy deklarowane przez pana prezesa w 2009 roku zmiany są aktualne? Kiedy możemy spodziewać się pierwszych decyzji, pierwszych kroków? W imieniu środowiska aptekarskiego pragnę również zadeklarować chęć i potrzebę współpracy.